jest system. Jest cały system. Jeżeli dowództwo operacyjne powzięło wszystkie informacje, wiedziało o wszystkim, podjęło działania, mało tego, generał Piotrowski na pewno meldował o tym swoim przełożonym, co potwierdził szef sztabu generalnego. To gdzie tu jest niedopełnienie obowiązków przez generała Piotrowskiego? Pewnie teraz można by szukać wielu wątków tego, czego Piotrowski nie zrobił, że w jakimś sprawozdaniu operacyjnym, które w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, one są pisane codziennie przez zespół ludzi, którzy w zasadzie to sprawozdanie operacyjne mało kto czyta, a na pewno nie politycy je czytają. A zatem moim zdaniem tutaj winy Piotrowskiego nie ma. On wypełnił wszystko to, co powinien wiedzieć.